Siemka! Wiecie, że minęła już prawie połowa wakacji? Masakra! Ale mam dla was niespodziankę! Oprócz nowego fotela Genesis Astat 700 oraz Astat 200, mam dla was również większy kod rabatowy. I to na wszystko od Genesis. Tak jest! 20% rabatu dla wszystkich moich widzów z kodem Paweł20 od dziś aż do 7 sierpnia. Nieważne, czy będziesz chciał kupić tylko kierownicę Seaborg 400, samą podświetlaną podkładkę Boron 500 XXL, czy wymienić całe stanowisko gamingowe. Z tym kodem kupisz wszystko 20% taniej. Także obczaj już teraz, co nowego na sklepie. Wystarczy dodać do koszyka, co tylko chcesz, po czym wpisać kod rabatowy Paweł20. Pamiętaj, że masz czas tylko do 7 sierpnia. Później kod wygasa i zostaje mój kod 10% Paweł. Linki, szczegóły w opisie. Tymczasem wracamy do odcinka. Dzień dobry, cześć, cześć, witam was. Bardzo serdecznie, jestem Paweł, a ci ze mną jest Joszelka, Ren i Bertbert. Hejka. Hello. Co ty robisz? Co wy tutaj macie? Co to za mini coś ja tam jest? Kręcę, ja mam duży gun, patrz. Kręcę śmigłem. No, dobra, słuchajcie, moi drodzy, dzisiaj oczywiście kontynuacja misji dla... Ajajaj! Tak jest, więc ja już tutaj biegam, już tutaj zaczynam, już wysyłam zaproszenia i zobaczymy, co będzie działo się dalej. Dobra, no tak, wszyscy są, no to jeszcze dalej, graj. Okej, to teraz tak, ulp, odsiecz. Oto twoje nowe zadanie. Przykrywka naszej agentki została rozpracowana. Musisz ją odszukać i ewakuować. Będzie mieć przy sobie informacje kluczowe dla powodzenia tej operacji. Dokładnie tak. No oczywiście standardowo agent specjalnej troski, jeżeli chodzi o strój. Proszę bardzo. No ja tajniakiem będę. Co ja będę emisariusz. O, tajniak? Tajniak, tajniak. Albo wywiadowca, okay. Czy co to tajniak, było? Tajniak. Dobra, no to lecimy. To co, jedziemy wspólnym samochodem najlepiej. Ja proponuję, żebyśmy pojechali albo tym czarnym, albo Bertbertowym. A Bertbertowy, no nie, no wziąłeś jakiś ba... Nie, fuj! Tak! Nie, tym nie jedziemy, chodźcie tędy tutaj, tym pojedziemy, chodźcie. No od razu ja myślałem, mi się spodobał, że będziesz miał ten no. Fajny brązowy, ten co ostatnio robiłeś. Ty jesteś jednym! Ten co robiłeś wczoraj na odcinku. No, ten co wczoraj robiłeś na odcinku. Ale nie, on nie spodobał mi się. Spaliłeś go? No wiesz ty co? Dobra, a słuchajcie, jedno. To jedziemy. Udaj się do garażu agentki. Oj. W lewo. Czekajcie, no niestety, że tak powiem, nie wyrobiłem się. Ona jest jakąś tą siostrą Carla Johnsona z GTA San Andreas. Tak, przystąpiła do Ajajaj. Czasem każdy przystępuje do Ajajaj. No, a my też przystąpiliśmy finalnie, więc coś w tym jest. Dobra, czekajcie, tu w prawo, dobra, tu w prawo. Tak. Tu? Tak. O, dobra, jesteśmy. Tam było wejść, a nie wiedź. A, okej. Dobra, to otwieram, uwaga. Następuje rozwarcie garażu. Każdy otwiera. Każdy rozwiera garaż. Okej. Ale fajnie. Poszukaj w garażu agentki Johnson wskazówek, które mogą pomóc w jej odnalezieniu. Dobra. Joszelka, patrzy jakaś skrzynka. Ja tutaj, o, skrzynka, patrz. A ja widzę samochody, ja samochód biorę. Ej, rozbij mi! Ja mam coś, ale... Ej, mogę wyjechać tym autem! Pójdę do tego, pójdę do łazienki. Ale czas. Może coś tam znajdziemy. Aha, dobra, rozdzielić to ja opuszczam. Się musimy. Aha, okej. Okay. To jadę, to cześć. To już ten, to już ma, jeszcze szukam, gdzie tutaj mamy ten, w ogóle coś szukać jeszcze. No to ja jadę do swojej współrzędnej na mapie mam w sumie. Ciekawe, czy mamy te same. Widzę trzy kropki, ale jak wejdę w mapę, to widzę tylko jedną, jak coś. Dobra, to jadę do tej... dwie są wyżej. Jadę do tej lewej pierwszej, co wy na to, okej? Okay. To ja jadę do tej, czekaj. Nie wiem, czy mamy te same, czy inne. Aha. To ja jadę do tej najdalszej. Dobra, no to jadę teraz ja muszę na plażę. Do nie uwierzycie, ale w moim miejscu też jej nie ma. Okej. Okay. Na pewno będzie w ostatnim. No pewnie tak, albo w tym najdalszym. Tak. A ja, bo nie umiem oddychać. Tu też jej nie ma. Ja bez sensu podjeżdżam pod budynek i od razu stwierdzam, że jej nie ma, nie? No, ale musiałeś, nie musiałeś przeszukiwać. Musisz stać, tego. Kurde, przy tym, przy wejściu. Tak. Potrafisz przeskanować budynek. Supermoce, gdzie o nie! Ktoś tam strzałem, ktoś ten? Znalazł? O nie, znalazłem chyba. Dobra, to poczekaj na nas zanim wkroczysz. No nie, ale muszę nie, walczyć. Bo... Co ty gadasz? Tak jestem na drugim końcu mapy. A ja i tak muszę jechać dalej. Aha, nie. Ja już podjeżdżam, już prawie jestem na miejscu. Dobra, panie, dojechałem. No, wiesz, i tak dobra, Paweł, bardzo wam pomogę. Się. Jak to? Ej, dobra, uciekamy, bo tu się robi gorąco trochę. Korona, a tu jest... Tu wszędzie policja jest przecież. No jest.
kimś ze znikąd. Dobra, żeby ta agentka nie umarła. Dobra, a gdzie jest agentka? U kogo siedzi? Nie siedzi. Yoshi śledzi teraz. Dobra. Yoshi, jak ją odnalazła, więc ona teraz będzie za Yoshi tylko. Ja? O, dobra, na... dwie panienki. Mryk, mryk. Dobra, ja tu już jadę mniej więcej w tym kierunku, gdzie trzeba. Więc ja normalnie będę gubił policję. Ja idę odwiedzić żółwinę. Znaczy, normalnie na swój sposób, jakby ktoś pytał teraz, to normalnie na swój sposób po prostu jadę. Mhm. Tak, na swój sposób? Tak, czyli po prostu dachowałem w tym momencie. Aha, dobra, spoko. Że tak powiem, spuściłem się po górce właśnie w dół. A ci usłyszę. Patrz na to. Pyk, pyk. Widzisz, tak się bawię. Ale się o, poczekaj, już ten. Zgubiłem. Możemy jechać. Ona się trochę i trochę kresła, bo o, do szpitala? Do szpitala chce. Okej. Okay. Bez sensu. Po co komu do szpitala? Chodź, jedziemy na cmentarz. Za rogiem. Muszę tylko się rozpędzić. O, tutaj tędy, tutaj w lewo i będzie Gites. Zobacz, pięknie. Jechaliście? Wybrałaś dobre tory. Dobre tory. Dobra. Tutaj ogólnie ten Pershing gonił tego, nie? Pamiętasz od Franklina? Co? Za Pershing. Innego Pershinga, którego kojarzę, to tego z 13 posterunku. Ja też. Ja sobie żartuję oczywiście, ale chodzi o psa od Franklina. Ja go nazywam Pershing. Czemu Pershing? No nie wiem, tak mi się kojarzy z pieskiem. Ale Pershing to jest specjalny pies. No on też jest specjalny chyba, nie? Przesuń się. Ja nie mogę się ruszyć już. Dojechałeś nie drogę. Dojechałem i tyle. No. A, thanks, se poszła. Ej, okay. proszę. O, bardzo. To ja wsiadł. Tam. Proszę tutaj wracać. No i tyle w temacie, nie? Tyle se wsiadłem. 46 wow. Okej. Okay. Dobra. Wow. 15. I to jest 14. Dobra, ja myślę chyba, że zrobimy jeszcze jedną misję dzisiaj. Oczywiście. Oczywiście. O, a ja z Berbertem stoję sobie. I ja jeszcze ekranu nie widzę. Nie? No to zaproszę. O, teraz widzę, właśnie stoję z Pawłem. Widzisz mnie? No, da, widzę sesję. Widzisz mnie tak? Widzę. Właśnie? Widzę. Misji. Nie! Jestem pod szpitalem! Uzdrowią mnie, zobaczysz! No. Dobra, słuchajcie, ja proponuję, że robimy kolejną misję. Oczywiście. Mhm. Ej, nie przewróciło cię to? Nie. Dobra, to jak wszyscy jesteśmy, to oczywiście druga akcja. Rodger. Teraz mam przejęcie aktywów. Oto na twoje nowe zadanie. Podejrzani przemieszczają kluczowe aktywa. Zaatakujesz transport i przechwycisz istotne na misji wyposażenie. Przygotuj się do natychmiastowego działania. I śmierci. Okej, okay. Znaczy to nie. Tak. Dziki zgon. Teraz ja jestem okej. Okay. Dziki zgon. Ja wolę tajniaka. Najlepszy strój dla kobiety tu jest. Nieprawda. Agent jest najlepszy. Ale dla kobiety. Chcesz coś agentów? Dobra. Nie. Dobra, trzech agentów nie. Specjalnej troski. Wow, nie, chodź tutaj, Berbert, wspólnie razem, chodź. No czemu? No tak, bo to jesteśmy agenci, ajajaj przecież. Dobra, ale agenci nigdy, kurde, w tyle osób nie jeżdżą. Jak nie? To jest pełne wsparcie. Wsparcie pełnym ryjem, gębą. Co? No, wcale to nie jest podejrzane, że kurde, w tyle osoby są w takich, kurde, okularkach jadą. Słuchaj, nasza ordynacja. Czekaj, bo jeszcze nie wiem, gdzie mam jechać. Rozrasta, dobra? Musimy oszczędzać na paliwie. Już wiadomo, furgonetka z sprzętem znajduje się gdzieś w okolicy. Obszar będzie widoczny na radarze tylko raz na jakiś czas. Na pewno okay, gdzie jest. Za nami. Dobra. Za nami. O dobra, widzę. Za nami? Tak. No. I musisz jechać prosto. Zaznaczyłem jakby... No. Zaznaczyłem główny ten punkt. Ja tutaj za jakieś punkty pokazałem. Dobra, punktów jest widzę, więcej. No to chwila, to musimy się znowu... Sygnał jest zagłuszany, znisz zagłuszacza, aby zwiększyć... Nie, spokojnie, luzik. A bo dobra, może faktycznie rozmnożmy się chyba. No. Co? Tylko ja potrzebuję samochód. No okej, okay, tu jest kolejny. Dobra. Szybkie rozmnożenie. Dobra, szybko się rozmnożyliśmy. Dobra, teraz. Dobra. Agent Ulf, proszę, rekwiruj ten samochód. Musimy... Agent, ty nie jesteś Ulfem. Jesteś agentem ajajaj, mówiłem ci. A, przepraszam. No. Agent Ulf, rekwiruj. Jadę do A sobie. Dobra, jadę do tego, co mi znaczył Ren. Dobra, ja do C. Czyli nie wiem. Nie zwróciłem uwagi. Coś pipczy na górze. Ja ci zaznaczyłem po prostu. Tak, no to do Renowego jadę. Czyli do R. A, czyli D. D to będzie. Ja do C jadę. Ej, co tu jest? To jest B i tu... No, ej, ochrona tu jest jakaś chyba. No, to oni ochronę tutaj mają. Mhm. O kurcze. Ej, dobra, będę się dzisiaj przedstawiał jako ult. Tak, to jest. No dobra, ale...
on i tak nie zna nazwy tej organizacji, bo jest tajna, to jest? Więc... Ja właśnie też nie wiem, gdzie to jest, skupiłem się trochę. To chyba gdzieś niżej jest poznaczone. Dobra, wymienione na brawado, teraz mogę sobie... Oła. Tak. Faktycznie! To faktycznie, Paweł. Dobra, tutaj, na dachu są. Stać! Ajajajajaj! Ajajajajaj! I to powinien ich okrzyk być. Stać! Ajajajajaj! Dobra, o, to dwójkami pojeździmy. Co to jest? Z tymi tu mamy to zniszczyć? Nie, tu jest nadajnik. Jeszcze raz, rozwal to! słuchajcie, jak będziecie rozwalać te zagłuszacze, to one wybuchają jakby co. Jaszelka! Dobra, czekaj, dobra, wsiadaj, kieruj to. Ciężko mi się tam dostać, gdzie ale może. Dobra, znaczy ci do następnego punktu. Pojedźmy, może. Dobra, niech będzie. Dobra, zaatakuję ich z dachu. Dobra. Okej. Dalej nie zauważył gościa, który się na autostradzie zatrzymał. Wspólnie z agentką Jaszelką właśnie jadę do punktu D. D jak dupcia. Co? Tak. No to tak, no jak mam to wytłumaczyć inaczej? Tak. Tak się robi. Tak jak Danuta. A nie, imionami chyba się robiło, to jak Danuta raczej. A, dobra, okej, nieważne. Kurde, no serio? To ty tam popełniasz, panie Berber? Mówiłem, że to wybucha. Ale nie to wybuchło, tylko kurde... Co ci wybuchło? Tu są kurde rozwalone. Co? Do mnie szutki. A, to ty tam do mnie szutki, a masz. Dobra, Bert, czy ty będziesz jeszcze żył teraz? No tak, żyję. Okej, dobra, czyli zostajesz zreanimowany w razie czego. Tak. Ale zostało zero żyć, więc jak ktoś teraz padnie, to niestety więcej defibrylatorów nie mamy. To mogę umrzeć? Nie. Bo nie mam żadnego pojęcia, co się będzie działo dalej. A widzę, że leci śmigłowiec. Więc Joszelka, weź tam jedź szybciej. Ja jadę szybciej. A czy jakiś gościu chce mnie bić? Nie mam żadnego... No, a to normalne, jak się ciebie widzi, to wiesz. Jadę do E, Żartuję, żartuję. No jak ja teraz mam tam wejść? Ja ogólnie wszystkich leję, nie tylko ciebie. Dobra. Co? Ja nie będę. No, jedź szybko! To jest buzard! W zaułek! No w zaułek jedź! Gdzie ty wiesz? No. Czekaj! Bawicie się tam, wybuchowo. Dobra, zdjąłem go, ale musisz uważać taki. Czekaj, oni tu wyskoczyli? Nie? Gdzie tu jest wejście jakieś? Dobra, no agent Ulf. Dobra, Joszelka, chodź, chodź na dach. Ostrożnie, tak szybciutko. Później. Dobra. Się położy. No, się dobra, trzyma. Leży. O, widzę ten obszar, ale i tak zniszczę to. Bo why not? Dobra, no, z daleka to, dobra. Mi powiedziała kupa. Po angielsku. Okej. Okay. Dobra, Joszelka. Dobra. Jeszcze one zagłuszę ogólnie. Dobra, chodź tutaj i lecimy na kolejny. Tak. Kolejny, ostatni. Na E to jest Ren. Na E jest Ren? Dobra, chodź tutaj szybciutko, będziemy wiedzieli, gdzie on jest, bo on jest w pobliżu, tutaj widziałem ten żółty znacznik. Tak, ja też widziałam, dlatego tu pojechałam. Dobra, dobra. Weź tam zepnij. Na mapę, on się na chwilę po nim pojawi gdzieś. Mówił, że mi zrobił... Jest gdzieś tu. Dobra. No obszar okay. Się dalej porusza. Czemu to są ochroniarze Skyopery? Ej, to jest ta furgonetka tu? Nie wiem. Znaczy nie Skyopery. Bardzo szybko pędzi. Ale to skasuje. Ja, to będzie chyba ona. Dobra, śledzimy. Buzard, Berbert, zdejmiesz? Spróbuję. Nie wiem, dobra, zdjęty. Może się rozwalić, dobra, ale już im ostatni. Dobra, to jest ona, mamy. Nie! Nie nisz, na razie nie nisz. Co to? O nie! O nie, Ren umarł. Ren? Okej. Okay. Proszę. Na razie nie rozwalajcie. Ukradnij furgonetkę ze sprzętem. Okej, okay, trzeba wyprzedzić. Pita. Robimy, czekaj. Czekaj. Chyba będę was oglądał z nieba, także. Dobra. Jeszcze bierz furgonetkę. Nie przerwała. Aha, dobra. Cześć. Albo Ren, albo... Znaczy nie, Ren nie może, Ren dobra. Ren ogląda. Dobra, kto umarł, ten nie żyje, ale może nie mówić, no nie? 6 kilometrów, 7. Ale co to było za akcent? Okazało się za wysoko. Aha, tam furgonetka tak pędziła, a ja nie mogę się rozpędzić. No przed chwilą widziałam dziwną rzecz, nie wiem czy widzowie też to widzieli. Był człowiek z batonikiem, który zniknął, ale batonik upadł. Więc człowiek zniknął, ale batonik nie. Albo hamburger, nie wiem co to było. Dobra, trzeba już trochę przyspieszyć, chwila. Wprowadzą degradację. Dobra, a ja bym tak pchał Berberta w takim razie. No. Ej, ale nie tak, no. Okej, okay, ale no ja tu chyba za słaby jestem. Idzie. Za wolny jestem jakiś, kurczę, co to jest? Stoję przy bramie i z 10 Piotrek gadam, czy mnie wpuści. Ale mówi, że nagrałem za mało odcinków, to chyba nie. Dobra. Lecimy, 5 kilosów jeszcze. O, rad.
My mamy dostarczyć furgonetkę do punktu dostawy. Tak. Punkt dostawy oczywiście standardowo jest na drugim końcu świata. Oczywiście. No mapy, no nie świata, już tak nie przesadzam. Ogólnie, przepraszam bardzo, ale w tej grze koniec mapy to jest koniec świata, no nie? Ja, uwaga, bo tutaj mamy, że tak powiem, ludzików, którzy chcą pomóc. Mnie to nie interesuje, jadę dalej. Dobra, ja też jadę za tobą. Jak będą tutaj bardzo blisko czy coś, to będę cię wspierał. Dobrze. Proszę wspierać. Pamiętaj, że wytrzymałeś furgonetki w dolnym prawym rogu. Ej, no czemu te NPC-cy jeżdżą, kurde, pod prąd? To jest the original nerwiające. A ja ich uczyłem. Dobrze jeździcie. Co to, dobijanie gwoździa? Dobijanie gwoździa czy coś? Uwaga, przed nami, no przed nami patrol. Dziwnie w tym niebie, jakieś przeciągi są. Ale przynajmniej nie jest gorąco. No bo wszędzie jeżdżą, mają pootwierane. Nie mam żadnego pojęcia, ale właśnie potrąciłem jednego. Bo wysiadł gałganek. Słuchajcie, w ogóle śmigłowiec leci. Zakładam, że Buzzard. Dobra, on tam nic nam nie zrobi, no. Chyba. No chyba, no jak będzie strzelał rakietami, to może być inaczej. Nie, no, NPC-ty chyba nie umieją strzelać. Nie, on właśnie strzelał tym takim naprawdę fajnym działkiem. Ale to działko to no... Dobra, jak furgonetka Yoshi będzie bardzo uszkadzana, to Berbert, zgarniesz mnie po drodze, bo właśnie jest lipa. A poczekaj. Nie, dobra. Kurde, bo Yoshi... Dobra, dam radę. Jadę dalej, spokojnie, ja się nie zatrzymuję. Nie, Rona. O, dobra. Jaki ostrzał! Podejrzany został zidentyfikowany jako... Dobra, podobnie powiązany jest z grupą przestępczą. Tak, dokładnie, wszyscy się na mnie skupili. Bezpieczeństwo. Nawet helikopter się na mnie skupił, chłopie! Jak to nawala? Oni tu mają... Dobra. Ej, oni tu mają! Ej, faktycznie! Co tam? Oni tu mają działo, kurde. Mają działo? Jakie działo? Działo mają takie, kurde, na samochodzie, nie? Na terenówce. Dobra, trzeba na nich uważać, bo oni mogą być zagrożeniem. No dobrze, że mam kocią karmę, którą zostawiłem w domu. W ogóle Helka leci prawie że na ziemi. Wściekłych i pijanych policjantów, co? Strzelaj do nich, Paweł, kurde. No, ja na razie rozjeżdżam. Wow! Mamy misję ulg przyjęcia aktywów, czyli to jest to, co wy robicie. Weasel News. Podejrzany został, podejrzany prawdopodobnie powiązany jest z grupą przestępczą Anonymous Heroes. Ej, to my! Ej, to o nas, nie? No nie, no. Dobra, jestem już obok was, spokojnie. Duże, dobra, nie będę tego czytał. Dobrze, czekaj, tu tutaj. Tego nie myślę, że było tylko jedno działo. No, ale helikopter. Dobra, dojeżdżamy do miejsca docelowego. Radio Shella, dobra. To nie, je? Rona, ale to było ciężkie. No, ryzykowne. Było bardzo ryzykowne. Chyba. Dobra, jesteśmy. Chyba dopchnęliście mnie. Teraz przyjdziecie na mój pogrzeb czy coś? A. Tak, udało się. Jeszoka, wysiadasz? O, dobra. Tak, znaczy nie muszę. Okej, okay, zaliczono, mamy zrobione. Poległego, no. Teraz mniej pieniążków. Ej, tu już mniej pieniędzy niż za tamtą prostą misję. No, no ale no zobacz, 12 tysięcy RP. Mhm. No, taka sytuacja. Okej. Okay. Też mniej niż poprzednio. Dobra, to co, chyba tym symbolicznym akcentem kończymy ten odcinek, także dzięki Myślę, za uwagę. Tak. Trzymajcie się, pa pa. Pa pa, następnego. Pa pa, cześć, cześć. Wielkie dzięki, że zostałeś do końca. Jeżeli nie widziałeś poprzedniego odcinka, to możesz go obczaić właśnie tutaj. Wystarczy kliknąć.